Hej, witajcie w ulubieńcach stycznia. Ja wiem, że chyba każdy youtuber, a ja tu już szczególnie bardzo często to powtarzam, że ten miesiąc szybko zleciał, ale naprawdę, ja nie wiem, niedawno kurczę był vlogmas i czekałam na święta i Sylwestra, a teraz już mamy koniec miesiąca, niesamowite. Ale to dobrze, to znaczy, że dużo się dzieje i czas szybko leci. Nie ma tego złego. Jestem w ogóle jakoś tak ostatnio bardzo optymistycznie nastawiona do życia i nie wiem, jakoś tak taką czuję ogromną energię i nie wiem, czy to ten początek roku mnie tak nastroił, mimo że zazwyczaj, słuchajcie, ja bardzo nie lubię początku roku, nie lubię stycznia, lutego, marca, bo to są takie miesiące takiego trochę zawieszenia, że był taki fajny okres, że właśnie święta, że Sylwester, a potem to już jest takie oczekiwanie, żeby już ta zima sobie poszła i zrobiło się cieplej. I zazwyczaj właśnie styczeń, luty jest dla mnie taki, a marzec to już w ogóle już taką depresję mam zimową. Jakoś w tym roku, nie wiem, może też przez to, że ta pogoda nas rozpieściła taką piękną, białą zimą, to jakoś tak lepiej mi, nie wiem. Ale generalnie jakaś taka jestem mega, mega zadowolona. Dobrze. Ulubieńce stycznia. Będą i kosmetyki, i takie szuszlubi, bo ja ostatnio postanowiłam łączyć te dwie rzeczy, więc tak też będzie tym razem, bez już zbędnego mojego gadania. No słuchajcie, miesiąc styczeń to na pewno był miesiąc z Too Faced, z brzoskwiniami Too Faced. Ja nagrałam cały film z takim moim pierwszym wrażeniem o tych produktach, więc ja Wam go tu gdzieś podlinkuję albo pod spodem. Nie będę o tym się już rozgadywać, natomiast chcę Wam teraz wrócić po miesiącu mniej więcej i powiedzieć, czego faktycznie używałam i co mi się sprawdziło. Więc tak, odkąd dostałam tą paletę, to nie dotknęłam żadnych innych cieni. No więc ja tam w tej mojej recenzji mówię też o jej i dobrych, i złych stronach. No wiadomo, że żaden produkt nie jest bez wad. Ta paleta też nie jest idealna, ale to zajrzyjcie sobie do tamtej recenzji. Natomiast nie dotknęłam żadnych innych cieni. Te kolory są naprawdę na tyle fajne, że można zrobić i taki super letni makijaż, ale też i zimowy, taki w fioletach i w brązach. I można zrobić jasny makijaż, taki jak mam dzisiaj na oczach, chociaż ta paleta jakoś mnie zachęciła do robienia takich ciemniejszych makijaży. Dzisiaj w sumie tak akurat zrobiłam taki jaśniejszy do tego filmu, ale jakoś tak ona mnie zainspirowała do tego, żeby ciemniejsze kolory na oczach nosić i naprawdę pod względem kolorystycznym to jest naprawdę uniwersalna ta paleta, a kiedy ją zobaczyłam pierwszy raz, to mi się wydawało, że jest jakaś taka mega kolorowa i nie będę mogła nic znaleźć dla siebie, a naprawdę okazała się bardzo uniwersalna. Ta druga paleta, czyli Sweet Peach Glow, paleta, w której mamy rozświetlacz, róż i bronzer, to też jest paleta, której używam non-stop i ona robi bardzo taki delikatny kontur, co mi się podoba, coś takiego bardzo delikatnego, do tego jest mega rozświetlająca, ona jest mega błyszcząca jest ta paleta, więc jeżeli lubicie matowe produkty, to Wam się nie spodoba i nie dotykajcie się do niej. Ta paleta już jest w polskiej Sephorze, podobno cała kolekcja ma wejść w lutym. Tak mi pisały dziewczyny pod filmami, ale ja nie mam żadnych takich jakichś sprawdzonych informacji, żeby Wam zdradzić, więc nie wiem, jak tylko zobaczę, że gdzieś się pojawiła, to na pewno dam Wam znać. No i powiem Wam, że bardzo fajne są te błyszczyki. Mają fajne kolory, takie naturalne, to jest taki kolor, taki jak moich ust, tylko lepszy i są takie bardzo naturalne. Ładnie się nakładają i powiem Wam, że też odkąd je mam, to właściwie codziennie je noszę i też są nawilżające, co teraz przy tych niskich temperaturach, przy takiej zmianie pogody jest naprawdę fajne i dzisiaj mam na ustach kolor Papa Don't Peach. Więc to naprawdę fajne. Jeżeli Wam mogę powiedzieć, to z tej palety, z tej serii brzoskwiniowej nie do końca jakoś... Znaczy to nie jest zły produkt, ale jakoś nie używam tego różu. Nie do końca mi podpasował. Może latem, nie wiem. Do bardziej opalonej skóry. Na razie taki wydaje mi się trochę ciemny. Dobrze. Teraz pielęgnacja. Wiecie, że byliśmy na nartach i znowu niedługo wybieramy się na narty.
No i moja skóra, która jest wrażliwa, która jest alergiczna, bardzo źle reaguje na takie mocne mrozy, czy na takie długie przebywanie właśnie w niskich temperaturach, no bo umówmy się, zazwyczaj no nie spędzam, nie wiem, 5-6 godzin na zewnątrz w takich niskich temperaturach, więc właśnie takie okresy, kiedy gdzieś tam jeździmy na nartach, to jest dla mnie moment takiej zmiany pielęgnacji, takiego uproszczenia tej pielęgnacji. Wtedy odstawiam wszystkie jakieś takie, wiecie, złuszczające toniki, produkty z retinolem, bo to może niepotrzebnie dodatkowo gdzieś tam delikatnie, bo delikatnie, ale skórę drażnić, więc wybieram takie super, może nie super delikatne, ale raczej takie, nie jakieś, wiecie, odstawiam te wszystkie złuszczające produkty, tym bardziej, że też no, na nartach może, wiadomo, świecić słońce, więc odstawiam wszystkie takie tego typu rzeczy, które mogą być problematyczne, które mogą skórę drażnić albo źle reagować ze słońcem. I tak, pierwszy produkt, który bym chciała Wam polecić, bo też sporo Was pisało, że jedziecie na narty właśnie teraz styczeń, luty, ferie, jeszcze później, bo tak naprawdę jeszcze marzec, kwiecień można jeździć na narty. Więc chciałam Wam polecić coś, co kupiłam jakoś zupełnie przypadkiem, kupując jakieś tam produkty w Superfarm. Dawno, dawno temu w sumie, nie wiem czy nie latem nawet, a może nie latem, no nie wiem, w każdym razie wiecie jak są te takie promocje, że jak tam robicie zakupy powyżej jakiejś kwoty, to możecie coś wybrać w dobrej cenie. I ja za ten krem pamiętam kilka złotych zapłaciłam i to jest Emolium, krem ochronny na wiatr i mróz. Kompleks lipidowy urea, trójglicerydy SPF 20. Doskonale chroni, natłuszcza, łagodzi podrażnienia. Do skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień. I powiem Wam, że bardzo fajnie nam się sprawdził ten krem. Kupiłam w ogóle jeszcze jeden w DM-ie i nie był tak dobry, bo no super, że właśnie jest taki natłuszczający, ochronny, ale też łagodzący, a do tego ma SPF, więc naprawdę super. Jedyne co, to jest taki krem typowo właśnie na mróz, na narty, bo on się bardzo świeci. Nie nałożycie tego pod makijaż, nie da się tego używać tak na co dzień, przynajmniej na mojej skórze. On jest za tłusty i naprawdę się świeci, także jeżeli to Wam przeszkadza, no to nie polecam, ale no nie wiem, ja na nartach nie noszę makijażu, nie wiem, ważne jest dla mnie, żeby po prostu ta skóra była dobrze zabezpieczona, bo zdarzyło mi się kiedyś właśnie przy takich, wtedy to było naprawdę chyba ponad minus 20 stopni na lodowcu i odmroziłam sobie w jednym miejscu twarz, bo nie była dobrze zabezpieczona i potem długo mi zajęło, żeby z tym dojść do porządku, dlatego no, jeżeli się wybieracie na narty, może, nie wiem, jeżeli niekoniecznie ten krem Wam pasuje, to pamiętajcie i o ochronie przeciwsłonecznej i o zabezpieczeniu takim właśnie przeciwmrozowym. I ten mi się fajnie sprawdził, także ja Wam ten polecam. Do tego tutaj mam pomadkę z Lavera ochronną, którą kupiłam w DM-ie w Austrii. I ona jest fajna, bo no ładnie nawilża i tak dalej, ale generalnie jeżeli chodzi o działanie pielęgnacyjne, to robi to co większość pomadek. Natomiast ona, tu jest napisane, że ona ma kolor rose. I ona faktycznie, nie wiem czy tu na dłoni będzie widać. Chyba troszeczkę widać. Ona daje taki fajny, delikatny, tak, troszeczkę chyba widać. Daje bardzo fajny, delikatny kolor i taki bardzo ładny. Bardzo lubię tą pomadkę, także jeżeli chcecie coś takiego ochronnego, fajnego z kolorem i macie dostęp do Lavery, czy tam no, do DM-u, czy do Lavery, to pewnie gdzieś w Polsce w sklepach internetowych można znaleźć te produkty. To Wam bardzo gorąco polecam, bo jest naprawdę dobra i ma ładny kolor, bo czasami te pomadki, te balsamy, które mają jakieś zabarwienie, to tak słabo wygląda, a to jest naprawdę ładne. No i teraz pielęgnacja. Pielęgnacja taka, no już zdecydowanie ekskluzywna, droższa, ale no co mam Wam powiedzieć, szczerze Wam powiem, co mi się w tym miesiącu najbardziej sprawdziło. I to będą dwa kremy. Jeden z nich to jest La Mer i to jest Moisturizing Soft Lotion i wydaje mi się, że to jest po prostu taka lżejsza wersja tego ich kultowego kremu takiego bogatego.
w takim opakowaniu z pompką. Jest bardzo, bardzo wydajny. Ja nie wiem, ile to ma. Nie wiem, ile to ma mililitrów. Nie mam już kartonowego opakowania od tego. I tego produktu używam na dzień. Czasami też używam go na noc, ale zazwyczaj używam go na dzień pod makijaż. I to jest naprawdę taki mocno nawilżający produkt, regenerujący, ale nadaje się pod makijaż. On jest jakiś taki no, mocno nawilżający, ale z jakiegoś powodu super mi się sprawdza pod makijaż. Nie mam z tym żadnego problemu, żadnego świecenia, żadnego rolowania, żadnych problemów. I naprawdę jestem mega zadowolona i rozważam teraz w ogóle jeszcze zakup jakichś innych produktów La Mer, bo no ten krem bardzo fajnie mi się sprawdził. A na noc używam Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus. To jest taki kultowy krem Estée Lauder. Ja już go kiedyś miałam, bo ja miałam wersję miniatur, taką mini wersję tego kremu. Jak kupowałam serum, czy nie wiem, kupowałam jakiś produkt i dostałam mini wersję tego kremu i byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. No i teraz mam już pełną pojemność. Ten krem jest taki bardzo bogaty, bardzo nawilżający, ale ładnie się wchłania, bo ja nie lubię produktów, które, wiecie, zostawiam jakąś taką tłustą warstwę, które czuję, że mi się nie wchłaniają, to mnie strasznie irytuje, bo ja mam taką skórę mieszaną, która nie do końca lubi się z takimi mega bogatymi konsystencjami. No i on ładnie nawilża, ale też, też ładnie no, tą skórę tak napina, odżywia, liftinguje. I nie wiem, po tych dwóch produktach moja skóra jest taka ładna, ładnie też ten koloryt jest taki ujednolicony, właśnie znikają mi jakieś takie zaczerwienienia, te wszystkie jakieś takie plamki, przebarwienia, które mam na twarzy i super mi się sprawdziło. Także jeżeli, no wiadomo, że to już jest taka droższa pielęgnacja i też bardziej już taka dla skóry dojrzalszej, po 30 zdecydowanie bym powiedziała jeden i drugi produkt. Więc jeżeli wasza skóra takich potrzebuje, to polecam. I odkrycie moje do włosów tego miesiąca, właściwie końcówki grudnia i całego stycznia, to jest coś takiego. To jest OGX, nie wiem jak się nazywa ta marka. Tak, OGX Beauty. OGX, Beauty Pure and Simple. I ja te produkty kupiłam będąc w Berlinie w DM-ie jako takie miniaturki, bo oni mają bardzo duży dział z miniaturami przy kasie. Ja mówię, kurczę, tutaj taka spora miniaturka, tutaj jest 88,7 ml, więc akurat będę miała na wyjazd. I powiem Wam, że po pierwsze przedziwną konsystencję ma ten szampon, on jest tak jakby żelowy. Jak go wyciskacie, to on jest taki gęsty i tak jakbyście żel wyciskały. Nawet może tutaj widać, że on się tak nie leje, że to nie jest takie leiste, tylko właśnie on jest taki gęsty. No i do tego jest odżywka i po prostu moje włosy, jak ja zobaczyłam, jak pierwsza umyłam, w ogóle bardzo ładnie to pachnie, bo to są produkty na bazie wody kokosowej. Tak, bardzo ładnie pachną i w ogóle z tego, co kojarzę, to w niektórych Rossmanach, chyba nie we wszystkich, są te produkty z tej serii, więc muszę się przejść, zobaczyć, czy, bo ta marka ma dużo różnych linii i wydaje mi się, że widziałam tą wersję z olejem arganowym. Dajcie znać, czy widziałyście tą kokosową opcję, no ale po prostu tak, no fantastyczne są włosy, bo są takie lekkie, nie są jakieś takie, wiecie, obciążone, przetłuszczone, są bardzo lekkie, ale są mega jedwabiste, ładnie odżywione, super, naprawdę super, dawno tak produkt mnie, szampon i odżywka mnie tak nie zachwyciły, więc zdecydowanie będę szukać dużych pojemności. Więc to byli ulubieńcy kosmetyczni i dwa seriale. Pierwszy, jeżeli oglądaliście vlogi, które Wam też polecam na Żyznard, to widzieliście, że zaczęliśmy oglądać Westworld i po prostu ja jestem oczarowana. Cały jakby pomysł, koncepcja tego świata jest tak niesamowity, że jak ja zobaczyłam pierwszy odcinek, to w ogóle mnie zamurowało, a w dzisiejszych czasach już też, nie wiem, jak oglądamy Grę o Tron i inne seriale, to są naprawdę, potrafią być tak zadziwiające, że już jakby wiecie, mało jest rzeczy, które mogą nas zdziwić, a jednak byłam w ogóle zszokowana całą koncepcją pomysłu na ten serial.
No i jest świetnie, świetnie, świetnie napisany scenariusz, trzyma w napięciu. No i nie będę Wam mówić, o czym on jest, bo tak jak już kiedyś wspominałam we vlogu, kiedyś kolega, jak byliśmy w Pradze, to kolega zaczął mi opowiadać, o czym jest ten serial. Mówię, nie jakieś bzdury w ogóle, co to ma być, jakieś dziwne to jest, nie podoba mi się. Ale wiecie, ja właśnie nie lubię fantazy, nie wiem, nie chciałam oglądać Gry o Tron, bo mówiłam, że nie no, przecież to jest jakieś fantazja, nie będę tego oglądać. A uwielbiam Grę o Tron. I tak samo jest z tym serialem. Nie zrażajcie się, jest naprawdę świetny, po prostu zacznijcie go oglądać. Tyle Wam powiem. A drugi serial, drugi serial to jest Good Behavior. I zaczęliśmy go oglądać właściwie ze względu na to, że gra tam aktorka z Downton Abbey główną rolę. Nie pamiętam, nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Serial już właśnie taki, nazwijmy to, normalny, bez żadnych jakichś mocy nadprzyrodzonych, ani jakichś dziwnych zdarzeń. Natomiast też fajnie napisany scenariusz, fajnie trzyma w napięciu i naprawdę dobrze się nam go oglądało. Także w tym miesiącu te dwa seriale zdecydowanie mogę Wam polecić. I jeszcze zdecydowanie mogę Wam polecić Katarzynę Bondę. Zaczęliśmy właśnie w drodze na narty i z powrotem słuchać audiobooka Katarzyny Bondy Pochłaniacz. I bardzo mi się podobało. Nie skończyliśmy jeszcze, no ale musimy się wybrać w kolejną podróż, żeby dokończyć i na pewno będziemy słuchać dalej. Gdyby nie to, że słuchałam z Tomkiem i głupio mi teraz, to wiecie, chyba bym ściągnęła książkę i przeczytała ją sama do końca, bo jestem tak ciekawa, co tam się wydarzyło. Natomiast właśnie Wam polecam. Katarzyna Bonda, jeżeli macie ochotę na dobry kryminał, ale też z wieloma takimi fajnymi rysami psychologicznymi i trochę taką analizą psychologiczną ludzkiej natury, można tak powiedzieć, to gorąco Wam polecam. A Wy mi napiszcie, jaką mi polecacie właśnie powieść Bondy, nie z tej, to nie jest trylogia, bo są już cztery chyba tomy tej powieści, ale są jakieś, z tego co widziałam, są powieści takie zawarte w jednym tomie. To napiszcie mi, co warto przeczytać Waszym zdaniem, bo no, mam ogromną ochotę coś przeczytać tej autorki. No i tak, to były wszystkie produkty, jakie chciałam Wam pokazać w tym miesiącu. Matko, jak ja długo gadam. Ale miałam Wam sporo do pokazania i sporo do opowiedzenia, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie kciuka w górę za ulubieńców, za to, żeby luty był jeszcze fajniejszy niż styczeń. I tak, ja już uciekam. Aha, postaram się Wam wszystkie rzeczy podlinkować pod spodem. To, co uda mi się gdzieś znaleźć dostępnego w sklepach internetowych, to postaram się Wam podlinkować. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.